Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Przepraszam, że dzisiaj bez kamerki, ale jest tak ciemno, nie chcę odpalać światła. I tak jak obiecywałem w poprzednim odcinku, zaczniemy od rozmowy z Sigurdem. Ale jeszcze w międzyczasie dodamy sobie troszeczkę rzeczy fajnych. To nadepnięcie jest naprawdę fajne. Naprawdę, uwierzcie mi. Więc rozmawiamy z Sigurdem i zobaczymy, co on nam powie. I miss the smell of this land. Have you returned for good? Or do you mean to join this shadow brotherhood? Leave all that aside, Eivor. Tonight we are family. The here and now is what matters. Our kinship, our clan, our glory. I missed you, brother. Your clear head and your courage. We have not had enough of both in recent months. You flatter me, Wolfkissed. Keep it up. From here to Valhalla, I will always be on your side, Sigurd. Always. This fjord has grown too small to contain me, or I too large. There is so much more beyond these stony fangs that rise around us. England, Ireland, Francia, all greener pastures, ripe for the plucking. Tomorrow, we make new war on Kjotve, and reclaim the lands he took from us. And from there, we build a kingdom for us. I'm with you. Only say the word. Good. Get some rest and return here at first light. No także, ukończyliśmy zadanie Księża Marnotrawny. I zobaczymy, co będzie dalej, bo jestem dosyć ciekawy. Ale jeszcze znikę na chwilę. The Nordnir have spoken. You will betray us. No! This is wrong. That cannot be right. Odin fought against his fate. It can be done. You will betray Sigurd. Shit. Kjotve's warriors. No jak widzicie, mamy jakiegoś tutaj. This one would not have come alone. I should find the others. No niestety, że tak powiem, zabiłem już tego jednego, ale to ze względu na to, że jak się to mówi, ze względu, jeszcze szybko, popatrz, zobaczmy gdzie oni mogą być. A tutaj, zacięło mi grę, zacięło mi OBS, zacięło mi wszystko i tak dalej, więc... Nie mamy jeszcze płaszcz. Dobra. A jeszcze dobra, zanim jeszcze wejdziemy tam, dodamy sobie zdrowia. I jak dodaliśmy sobie zdrowia, to sobie damy jeszcze niedźwiedzia. Weźmiemy sobie jeszcze ekwipunek, bo zmienimy topory. Światło księżyca. Pokaż slot runy. Runa. Mniejsza runa wściekłości. Subcio. Dobra, to teraz jeszcze tak. Płaszcz. Teraz będziemy mieli płaszcz. Dalej. Łuk. Mamy łuk. Nie mamy hełmu jeszcze, ale możemy karwasze, spodnie. A w drugiej ręce... A, nie możemy nic, ponieważ ta broń jest dwuręczna. Czy coś możemy sobie ulepszyć? Nie. Podejdziemy do nich po cichu. We can bring Kjotve news of the Longsips, or we can wake him with Sigurd Styrbjörnsson's head. Which is better? All right. When Jot returns, we weigh our next move.
But I am not one for sticking around, hear me? Quit bawling, you babe! They may... No chodź tu, chodź! Ale ten znowu jest zajebisty! Idziemy szybko, biegniemy do Sigurda, tylko sobie tutaj. Przeczytamy ten list. Coś w tym stylu. Biegniemy szybko do Sigurda. I to jest fajna rzecz. Szybko, chodź, chodź wierzchowcu mój. Przepraszam za to, za takie lekkie ścinki, ale no... Akurat mam Ryżena, AMD Ryżena. Więc no nie powinno być takich przycinek. No co prawda mam starą grafikę jeszcze. With each day, we do not have the men to storm Kjotve's fortress. The losses would ruin us. The losses have ruined us, father. Until we cut off this serpent's head, it will poison us day by day, drop by drop. The poison has already polluted our waters. Gods, Eivor, what happened? Spies in our camp. Three men sent by Kjotve to kill us as we slept. I returned the favor. There, you see? This is what waiting brings. We must answer this insult. They came from Notfall. That whaling village under Kjotve's control. We hid him there. Burn it down before Kjotve learns his spies are dead. He may have sent more. I can search the village while you round up the crew. No need. I will send Hytham to search the area. You can rely on him while we are away. We? Do you mean to join us? I have not been bred for Valhalla like you. But this will be far from my first battle. I do not like this, but I will not stop you. Do not lead my son into the same storm that follows you. Dobra, jesteśmy już z powrotem. Tak w ogóle dostałem klawiaturkę od Lioncat, a więcej już o tym będzie na blogu niedługo. Przejmujemy ster. Let's go. I płyniemy. Płyniemy rozrobić rozróbę. Ja się wyciszę, byście mogli czytać, co tutaj się dzieje. Away, far from these frozen Run shores, the sail. Wondering if I should ever see home again. I grew afraid. Afraid I would not return in time to see Kjotve's end. Afraid I would not see him bleed out like a stuck pig in a drift of snow. But here I am, home in time to join those I have missed, those I love, in this glorious fight. Today we seize Noctfall from Kjotve. Tonight his heart will pulse with worry. Tomorrow it will burst from fear. He will beseech the gods for aid, for they will be deaf to his cries. And soon the Raven Clan will feast on his death. You know these isles best, Wolfkist. Lead us to victory. I will show the way, but you must lead us there. Oh, Eivor, I missed having you at my side. How I wished I could have taken you along on my travels. Styrbjörn did not trust fate with both our lives. He had no reason to fear. Together, we are unstoppable. Sing us a song. Dopływamy sobie do tej do... tej osady. Troszeczkę weźmiemy do prawej, żeby pięknie zrobić najazd. Get ready! Get ready. No i dobra, lecimy.
Bierzemy sobie pochodnie. Ue. Ale... ale zajebisty jest ten topór. Tu jest jakiś skarb, widzę. Dobra, ginę. Niestety. To jest tak, jak coś obok nas wybuchnie, co płonie. I my nie ugasimy tego ognia, to praktycznie zawsze, ale to zawsze zginiemy. Dopływamy. Jak jesteśmy już blisko od tu. No, myszka, działaj. Jedzenie jakieś. Dostanę, ale nie wiem czy dostanę, ale dostanę na pewno skrzynię. A ten się zbugował chyba. O, dobra, ginę. Jeżeli nie dowygnę szybko do wody, ginę. Łaj. Po raz kolejny, niestety. Niestety. O, jednak jeszcze żyję, dobra. Uff. Udało mi się przeżyć. Ale dobra, ten gość mnie jednak zabił. Ja tak sobie jedną rzecz myślę, że może zrobimy tak, że w tym odcinku może jeszcze zabijemy Kietwego. Jeżeli w ogóle będzie taka możliwość, ale mi się wydaje, że będzie. Jeżeli zdobywamy jego osadę, no to powinniśmy móc. Powinniśmy móc go zabić. Dobra, idziemy sobie tutaj, bo tutaj są jakieś bogactwa. O jacie, to jest świetne, to mi się podoba. Look at this. A, dlaczego my się znowu palimy? Dlaczego? Dlaczego my się znowu zaczęliśmy palić? Znowu. Chociaż ognia się praktycznie nie dotykałem. Dobra, miałem pochodnie. Dobra, otwórz to. Dobra, brakuje mi jedzenia. Nie ma tu jedzenia. A co jest łukiem? Dlaczego nie ma łuku? Weźmiemy sobie ekwipunek. Dlaczego ja nie mam łuku? Przecież ja wziąłem ten łuk. Padł. Jakieś żarełko poproszę. Bo zaraz zginę. O, dobra. Okej, przepraszam za te ścinki. Odczepcie się ode mnie. Dlaczego ta gra ścina w takich momentach? Padł, piękne. Tutaj sobie podpalimy jeszcze to. Tutaj przeszukanie, bierzemy sobie te 12, żebyśmy mieli full ammo. Tutaj jest jedzenie, ale no to jedzenie nas... to jedzenie nam nie da nic, to jest takie śmieszne trochę. Ale tutaj widzę, dzięki wzrokowi kruka w dupę jesteś. Jesteśmy w dupie, ale patrzcie na to.
burn and pillage, and let all who pledge to Jotve feel the frost of our steel! Jeszcze biegniemy tu szybciutko, bo mamy naprawdę mało HP, więc musimy się ukrywać. Dobra, mamy tutaj sobie coś, tylko kasę, ale tutaj drzwi są zaryglowane, więc skakujemy jak to zazwyczaj bywa, w asasynie. Bierzemy uczoną księgę, tutaj jakieś przeszukanie, jest kasa, nic więcej ciekawego i wychodzimy. Headshot. Jak to mówię, boom, headshot. Jakieś papiery, nie mamy nic. Nie ma nic, niestety. A ja bym chciał coś dostać do jedzenia. Naprawdę, czy ja proszę o wiele? Kurde! Zły przycisk! Dobra. Ostatnia próba. Aby się w końcu udało. I postarać się nie zapalić. No, rzucaj to w końcu! W końcu... żeśmy to spalili. Dobra, czy bogactwa są aż tak dla nas ważne? No tutaj to... nie, dobra, nie chce mi się. Pójdziemy sobie tylko po tą książkę, uczoną księgę, bo... to jest... warto zbierać to. Dobra, w dupie to mam. Biegniemy sobie z tym toporkiem. Idziemy tutaj kogoś zabić przy okazji, ale nikogo nie ma. No to palimy. No rzucaj. On ma duży problem z rzucaniem niestety nasz Eivor. To było piękne. I to jest piękne! Właśnie to mi się bardzo podoba w tym asasynie. Ta brutalność. Ta brutalność jest naprawdę ładnie zrobiona. To nie jest takie na odwal się. Czego to tutaj... o. Nie przeszkadzaj mi jak walczę, babo. Shit właśnie. Szybko tu wchodzimy. Dobra, nie mamy dużo HP. Bierzemy szybko to. To po co przyszliśmy. Księgę raz. Bierzemy jeszcze to strzały. A, łuku znowu nie mamy. Gdzie to było? Pod I mamy EQ. Dobra, ale nie musisz nam nic pokazywać. Mamy topór dwuręczny. Dobra, łuk. Dobra, mamy full ammo. Znajdźcie spod wozy zaopatrzenie. To jest fajne, bardzo. To naprawdę się im udało. Co on zrobił? Dobra, low.
Low, very low, very low, very low, very low. Nie mamy jedzenia ani nic. Jesteśmy w słabej sytuacji, naprawdę. Bardzo słabej, ale idziemy tylko to spalić. Dobra, szybciutko tu przemykamy. Jest tu jakieś jedzenie? W środku też nic chyba nie ma. W stanie odczucia nie ma. Bo po co byłoby jedzenie? W środku jakieś... Dobra. Przejdę to samemu po prostu. I zaraz już. Udało mi się spalić. Teraz trzeba dotrzeć do Sigurda, nie ginąc, po drodze. Chociaż to będzie ciężkie. Z taką ilością punktów życia naprawdę będzie ciężkie. Okej, biegnij. A możesz sobie kunia wezwać? Możesz sobie kunia wezwać. Więc jak sobie wziąłeś kunia, to biegnij. Tu. I Jazika. Clan, you reap a bloody harvest. Who are you, Gester? Name yourself. I know his face. He met with your father not long ago. I did, indeed. I am Guthorm, uncle to King Harald of the North. I speak for my nephew when there is need. This is not King Harald's land. Why does he send warriors so far south? You may ask him yourself, my lord. Thank you, uncle. And you are Sigurd of the Raven Clan, is that right? Son of the wise King Styrbjörn. I am. And you are standing on his land, King Harald. Land we have reclaimed with blood and steel. That I see, and I honor it, for I have not come to war against you, but for you, at the request of your father. The Canny Wolf. Was this the plan he spoke of? I offer my support. With my warriors, your Raven Clan can take Kjotve's fortress and settle this rivalry for good. This is good news, Eivor. The Wandering King will tip our fortunes. Any man who wishes to see the end of Kjotve is a friend of mine. We thank you, King Harald. Your trust in me will be repaid. This blood feud runs deep, King Harald. We welcome your help, but I must lead the charge. I see. Is this a question of honor? It is. Many winters ago, Kjotve broke an oath to our fathers. He betrayed a friendly peace and slaughtered many. I understand. Sigurd Jarl will lead the assault against Kjotve and his clan. Give him full command of my ships and my warriors. When your victory is in hand, Sigurd, find me at Alrekstadir, and we will celebrate together. Our men will gather at Florli, near the mouth of the fjord northeast of here. Will you join us? Hold a moment. You captain our longship, Eivor. Meet us there, and we will claim Kjotve's head for the gods. Brother, I have waited too many years for this day. When Kjotve stands before us, give me the final blow. You will have it, Eivor. You deserve it. Eivor, give us a hand. Harald is generous with his troops. More than I would be. I cannot fathom his game. He is either a young fool or deceptively wise. Whatever his reason, I have a good feeling this war is near its end. Dobra, czyli co? Jesteśmy teraz tu. Gdzie to jest dokładnie, nie? O, nie. To jest nasza baza. Byliśmy przed chwilą... O... Tu. To tu byliśmy. Jeszcze mamy sporo w Norwegii. Do zobaczenia, serio. No, ale w tym momencie... Idziemy sobie tak tutaj.
po drodze pozbieramy jakieś jedzenie czy cokolwiek, bo jesteśmy głodni, trzeba. No szkoda. Co ich pozabijać? A dobra, mamy sobie prowiant jeden już. Teraz zobaczymy kołczan. No nie mogę ulepszyć, ale możemy sobie dodać umiejętności. Umiejętności będą bardzo ważne dla nas. Odporność na takie wręcz dobrze. Teraz tak. Jedzenie jakieś poprosiłbym. Niestety, ale brak jedzenia. Bardzo duży brak. No to jest minus Norwegii. Ja się znowu wyłączę. Eivor, you missed the opening act. Kjotve's forward camp melted like a spring thaw at our approach. Is it from here we launch our attack? We do indeed, and we are ready to fight. King Harald's forces are well in place. Only give the word. I will, but before we strike, I have a request. Name it. That Eivor may give challenge to Kjotve at the gate of his fortress. A battle to the death in single combat. Is this what you want? Kjotve robbed my father of all honor and dignity. I will win it back. When honor is at stake, let none interfere. And if Kjotve should die before the battle begins, all the better for our chances. Today my blade must do the work of Skuld's sharp scissors, and cut short the cord of Kjotve's fate. Well said, my sharp-tongued warrior Skuld. May we all live to hear that saga sung. Eivor, a word! Basim, Hytham. This feud is not yours, yet you fight it all the same. I find that strange. You find it strange because you are wrong. Our clan, the Hidden Ones, have been fighting with Kjotve's order for centuries. You came from Miklagard to kill Kjotve yourself? We did. Or rather, we came so that Hytham could kill him. My apprentice has been studying this target for many months. Is Kjotve's reputation so great outside Norway? Not his reputation alone. But the order to which he belongs. Something of a rival clan to our own. Hytham, I mean no disrespect to you or the Hidden Ones. But Kjotve is mine. My family's honor is at stake. I understand. All that matters is that Kjotve dies this day. On that, we are agreed. Przygotowania do walki trochę trwają jak zwykle. Widzieliśmy tutaj Mikołajów i tak dalej. Kjotve! 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 Sigurd Horsa! Slink around my walls like a thief in the night. Face me here now. The fight is mine, Kjotve. Sigurd is only here to watch me feed your innards to my raven. Look at this! Once again, Eivor Wolfkist appears to take a swipe at me! This is my father's shame. Today I take back the honor he lost. I call a home gang! Here! Against the Oathbreaker! I will make you beg, as your father begged, Wolfkiss. Squeal, as your mother squealed. No dobra, zanim jeszcze zaczniemy walczyć, to trzeba... ...rzucić to tak. Bierzemy toporek, ten topór, ze względu na honor, i bierzemy sobie tarczę. You are weak, like your father was weak. You dance better than you fight. Łeb.
No i co ty sobie myślisz? Łeb? Łeb? Co jest? Aha. To zawsze wygląda w ten sposób, że jeżeli on podejdzie, to my giniemy. Dobra. To szybkie wczytanko. Więc nie możemy podchodzić. Widzę, że będziemy mogli budować chyba osadę. To będzie dosyć ciekawe. W poprzednich wersjach to nie budowaliśmy osady, tylko kupowaliśmy jakieś budynki. Łeb. Oj! Nie łeb. 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 Dobra, sobie bierze toporek swój chyba. Tak, swoje dwa toporki. Teraz będzie ciekawie. My blade will drink your blood. Your flesh will feed my wolves. Dobra. Ej, no przecież tarcza! Szmato tarcza! Okej, okay. Bierze nas tu. Tutaj Hajdan próbował go zaatakować, ale no niestety nie udało mu się. To jednak jest przeznaczenie naszego bohatera. Okej. Dawaj, fraje, że! To jest piękne, 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 zajebiste! To było zajebiste. Ogólnie to nie wiedziałem, że on będzie coś jeszcze mówił. Dlatego się odciszyłem. Mamy tu jakąś monetę. Ravenclan! Your lives are forfeit! Come forward if you must! Into the crucible of your doom! Your father is dead, Gorm! His debt repaid! Open the gates and you will be spared! Wallow in shit, Wolfkist. Archers, take aim. Ravens, show no mercy. Archers, fire. Dobra, to sprawa wygląda tak. Dalsza część misji będzie w następnym odcinku.
będzie w następnym odcinku tylko i wyłącznie dlatego, że już odcinek za długo trwa. Więc do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.